Na samym wstępie powiem, że mam korzenie z Polski, ale wychowałem się całe życie w Szwecji. Jestem w Polsce od 4 lat, więc na pewno lepiej rozmawiam po polsku niż 4 lata temu, ale czasami popełniam błędy, więc proszę o wybaczenie. Nazywam się Lech Kaniuk i w Polsce jestem najbardziej znany z pizzaportal.pl, aczkolwiek w życiu robiłem różne startupy. Pierwszą innowację sprzedałem w wieku 18. Robiłem spin-off z uniwersytetu, pracowałem z dużo różnymi innowacjami, ale na koncie największym sukcesem to na pewno jest Pizza Portal, gdzie my w Szwecji zaczynaliśmy jak online pizza, a dzisiaj jesteśmy Delivery Hero, który jest obecny w 14 krajach. Zapytam się może najpierw, kto korzystał z Pizza Portal? No, widzę, że... A kto zna Pizza Portal? Super, no to mamy jakiś tutaj do zamknięcia ten gap między ci, co znają, a ci, co jeszcze nie korzystają. Ogólnie dla tych osób, którzy nie znają albo jeszcze nie korzystali, to ogólnie jest to system do zamawiania jedzenia online przez laptopy albo przez aplikacje mobilne, przez Smart TV też będą nowe projekty. Zaczyna się od tego, że wprowadzam adres dostawy, na który chcę mieć dowierzone swoje jedzenie. Wyskakuje lista restauracji, która dowozi na ten adres. Wybieram swoją ulubioną restaurację. Składam zamówienie w menu, mogę płacić online albo gotówką przy odbiorze. I wysyłam zamówienie do restauracji. Restauracja realizuje to zamówienie. Jak się wysyła zamówienie do restauracji, to też restauracja potwierdza czas realizacji, więc też mamy zwrotną informację, że przyjęli i wiemy mniej więcej, ile czasu potrwa, zanim oni jedzenie dostarczą. Pizza Portal bardzo oczywiście podkreśla pizzę, ale w Polsce mamy ponad 2,5 tysiąca współpracujących restauracji i może tylko 60% to są pizze. Wspomniałem o tym, że restauracja odpowiada na nasze zamówienie i to jest jeden z naszych takich kluczowych rzeczy, które zrobiliśmy w naszym biznesie. Stworzyliśmy nasz box, to jest nasza trzecia generacja naszych boxów i takie urządzenia stoją w każdej restauracji, z którymi współpracujemy. Jak klient składa zamówienie, to jest przekazywane bezpośrednio do naszego boxa i jest drukowane całe zamówienie, co klient zamówił, na jaki adres, dane kontaktowe, wszystko, które jest niezbędne do realizacji tego zamówienia. I są też przyciski, gdzie restauracja odpowiada przyciskiem, kiedy, czy szacowany czas realizacji tego zamówienia. Widać też z boku, że jest karta SIM i tak się łączy każde urządzenie z naszymi serwerami, czyli restauracja nie musi mieć internetu, żeby się z nami współpracować i żeby się z naszymi serwerami połączyć. Bardzo krótkie, mniej obrazowe może. Biznes w ogóle się zaczął tak, że było to sesja, biedni studenci, nie ma co jeść, nikt nie wie jak ugotować i chce się zamówić coś do domu. Ale nie ma numeru telefonu do restauracji, się nie zna, jaki numer jest do pizzerii i tak dalej. No i też pomysł taki, bo to jest Szwecja, więc tak naprawdę wszystko się robi przez internet i czemu nie można zamówić coś takiego prostego jak pizzę przez internet? Więc to był taki pierwszy zapalnik. Było zbudowane tak naprawdę minimum value product, i w pierwszej kolejności to stworzono taki panel administracyjny do przyjmowania zamówienia, który dawaliśmy do restauracji razem z laptopem i z internetem, tylko że to pokazało, że to działa, że możemy przesyłać te zamówienia, aczkolwiek bardzo często było tak, że restauratorzy zaczęli dzwonić i mówić, że jest jakiś wirus na laptopie, czy coś jest, no są dużo różnych problemów, więc 99% telefonów od restauratorów było bardziej takie telefony, żeby serwisować te komputery, które oni mieli i robili wszystko innego niż przyjmowanie zamówienia, bo na początku oczywiście nie było zamówień. Więc to też było takim zapalnikiem, żeby budować, pomyśleć o tym, jak tak naprawdę zacząć zbudować to jakimś innym, przekazywać te zamówienia w inny sposób, taki, żeby te restauracje nie, no, przez komputery nie robili inne rzeczy.
I jak już mieliśmy taki minimum value product i widzimy, że coraz więcej studentów, znajomych zaczyna zamawiać, no to wiemy, że jest koncept, on działa, wiemy jak to zrobić, jest jakiś plan, więc zaczynamy z takiego bardziej konceptu budować prawdziwą firmę. I po tym, że jak jest zbudowana prawdziwa firma, czyli tak naprawdę startup, gdzie mamy struktury bardziej firmy, a nie tylko projekt, to wtedy kolejna rzecz, no to jest skalowanie tego biznesu. Nam udało się skalować ten biznes. Deliver Hero jako taki istnieje 2 lata, ale my zaczynaliśmy w 2006 roku jako grupa online pizza, czy online pizza w Szwecji, ale dzisiaj już no w 2013 roku to 500 000 000 euro wart jedzenie poświęciliśmy w naszych wszystkich krajach. Jesteśmy od Meksyku do Australii i to robiliśmy w różne sposoby. Budowaliśmy naszą skalę poprzez budowanie własnych biznesów od podstaw, ale jeżeli spojrzymy na mapę, to widać, że te logotypy się różnią. Więc też to troszeczkę zdradza, że nie wszystko robiliśmy sami od podstaw, tylko też są akwizycje już istniejących portali, jakby częścią tego, że tak szybko to rozwijaliśmy. W Szwecji, jak już był biznes i zaczęliśmy to rozwijać, widzieliśmy, że to jest przyszłość, wiemy, że koncept działa, to zaczęliśmy też w miarę możliwości wychodzić poza granicami. Pierwszy krok był wejście do Austrii, gdzie zainwestowaliśmy w portal, który się nazywa Miam. Tam były 3 portale, nikt nie miał technologii, którą my zaczęliśmy rozwijać, czyli te boksy. Jak już mieliśmy naszą pierwszą, drugą generację boksów, to też mogliśmy dać takiemu portalowi added value i budować coraz więcej know-how. Więc wyszliśmy do Austrii. W 2010 roku postanowiliśmy, że wchodzimy do Polski. W Polsce, jak ja przyjechałem, to było około 300 restauracji, które miały coś, co można nazwać zamówienia jedzenia online. Czyli albo to były przekazywania przez SMS-y, albo tak jak nasz wtedy największy konkurent robił, mieli obsługę klienta, panel, i te zamówienia spływały do tego panelu, do tej firmy, i ta firma miała osoby, którzy dzwonili do restauracji. Co wrócę, to jest proces, który się nie da skalować, albo nie da się skalować ekonomicznie. Dzisiaj jest to ponad 2,5 tysiąca restauracji, więc można powiedzieć, że zbudowaliśmy tak naprawdę zamówienia jedzenia online w Polsce. W 2011 roku weszliśmy do Finlandii i tam zrobiliśmy tak, że weszliśmy faktycznie sami, zaczęliśmy budować nasz biznes, ale bardzo szybko weszliśmy w współpracę, tak naprawdę przejęliśmy część udziałów, później już wszystkie udziały w Pizza Online FI Finlandii. Tak stworzyła się grupa Online Pizza. Wypożyczyliśmy naszego prezesa do Lieferheld w Niemczech i rok później, jak Lieferheld postanowił zrobić coś dużo większego, no to połączyliśmy się i stworzyliśmy bardzo dużą grupę i tak naprawdę dzisiaj jesteśmy największą grupą, jeżeli chodzi o tą branżę na świecie. Współpracuję dzisiaj ponad 60 tysięcy restauracji i nawet jeżeli troszeczkę mniej przybywa restauracji, bo mamy niższe tempo, to szacuję w tej chwili, że pierwsze półrocze będzie dochodziło około 4 tysiące restauracji miesięcznie. Więc tak, w tym całym procesie skalowania to jakby byłem poproszony przez Artura, żeby powiedzieć takie kilka punktów. Spróbuję przejść przez te 10 punktów, które uważam, że są bardzo istotne w tym całym skalowaniu i później będę odpowiadał na wasze pytania. Jakby pierwsza rzecz, którą uważam, że jest bardzo istotna zawsze, to jest ustalić sobie cele i później zrobić jakiś roadmap. To jest na pewno bardzo oczywiste i wszyscy to słyszeli już 100 razy, ale ja to powtarzam, bo to trzeba ćwiczyć i cały czas to robić i jak się ma wprawę, to wychodzi coraz lepiej. Tu napisałem roadmap, a też jest OKRs, to jest coś, co Google na przykład używa, to jest tak, że się stawia objectives i żeby osiągnąć, to są key results. Możecie zgooglować, to jest bardzo też ciekawa metoda, żeby
pracować, jakby dążyć za tym. To jest bardzo ważne, jeżeli jesteście więcej niż jedna osoba w waszej firmie. I im więcej osób jest w waszej firmie, to tym ważniejsze uważam, że to jest i żeby ten roadmap był widoczny też dla każdego. Oczywiście na różnych poziomach. Nie wolno planować też w nieskończoność. Miałem ten spin-off z uniwersytetu, to jest taki dobry przykład, gdzie współpracowałem z naukowcem i on chciał zamiast sprzedawać i spróbować zobaczyć, czy to się faktycznie uda, to chciał jeszcze więcej grantów, żeby zrobić kolejną wersję i polepszyć, bo on już widział, że można to polepszyć. Tak samo jest z planowaniem, że można różne rzeczy planować w nieskończoność, ale moim zdaniem jest jakaś granica, gdzie to no nie wolno ją przejść, trzeba przejść do działania, bo nigdy się nie da zaplanować wszystko bardzo dokładnie i przewidzieć wszystko, co się będzie działo. I najważniejsze jest, żeby zacząć działać i oczywiście to, co jest istotne, żeby robić. Bo jest bardzo duża zasadnicza różnica między doing the right things, a nie doing things right. I ja wolę zrobić coś gorzej, ale robić to, co jest istotne i to poprawić, niż próbować planować i nigdy tego nie osiągnąć. A to trzeba sobie i wszystkim dookoła w swojej firmie przypominać, bo bardzo często zaczynamy robić takie rzeczy, które są